Witaj, Majowa Jutrzenko. Wśród wielu wspaniałych zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie uwagę zwiedzających przykuwa jeden z obrazów Jana Matejki zatytułowany Konstytucja 3 maja. Na wielkoformatowym płótnie mistrz przedstawił kilkudziesięcioosobowy pochód zmierzający do kolegiaty świętego Jana. Wzrok widzów przyciąga przede wszystkim mężczyzna niesiony triumfalnie przez dwóch posłów. To marszałek Sejmu czteroletniego Stanisław Małachowski, który w wyciągniętej ku górze ręce dzierży kartę ustawy rządowej, znanej dziś jako Konstytucja 3 maja. Ów ważny dla Polaków dokument publicznie odczytał 3 maja 1791 roku sekretarz sejmowy Antoni Siarczyński w jednej z najwspanialszych sal Zamku Królewskiego w Warszawie, sali senatorskiej. Dwa dni później posłowie przyjęli ustawę rządową przez aklamację. Zaaprobowany w ten sposób akt prawny wprowadzał szereg daleko idących zmian. Było to prawo, jakiego dotąd nigdzie w Europie nie ustanowiono. Uchwalenie Konstytucji 3 maja postrzegano jako wielką sensację nie tylko w Polsce, lecz także poza jej granicami. Wydarzenie to nosiło znamiona rewolucji, porównywanej nawet do Wielkiej Rewolucji Francuskiej, jednak w odróżnieniu od niej bezkrwawej. Dlatego wieść o dokonaniach Polaków błyskawicznie rozeszła się po świecie i rychło trafiła na łamy ówczesnych periodyków. Do dziś zachowały się 3 egzemplarze rękopiśmienne ustawy rządowej oraz jej pierwodruk. Warto zapamiętać, że Konstytucja 3 maja to druga konstytucja na świecie po amerykańskiej, a pierwsza w Europie. To nasza duma i nasz honor.